Witam ponownie ludziska w The Pit, to znowu jak Bungo, tym razem bez Funky, mojej najbliższej sercu osoby w tym momencie. Cieszę się, że mogliście usłyszeć jej głos, była bardzo zestresowana, nagrywając to ze mną. W każdym razie, kontynuujemy naszą przygodę, jesteśmy na piętrze siódmym, będziemy zmierzać do piętra ósmego i zobaczymy, co tam znajdziemy. Na tym piętrze wszystko już przeszukaliśmy, więc nie powinno być niespodzianek. I oby tak było. Zobaczymy, co będzie na piętrze ósmym. Czy ja to zblokowałem? Tak, zblokowałem to. Do jasnej cholery. Dobra. Piętro ósme. Co my tutaj mamy? Pana tosterka. Pan tosterek musi zginąć. Chociaż nie chce robić hałasu specjalnie. Dobra, załatwimy go nożem. Czy on mnie nie widzi? A, już myślałem. Musisz zginąć, kolego. Przykro mi. O cholera. Dobra, z tym panem nie chcemy mieć do czynienia. Zastrzelimy go naszym pistoletem laserowym, a właściwie to go zmiękczymy. Dusimy się w tym momencie. Dosyć ciekawa moc. Dosyć ciekawą moc ten jego mość posiada. Ale szybko go spacyfikowaliśmy. Dobra, pytanie jest, co jeszcze do mnie podejdzie? Przeładujemy broń. Weźmiemy nóż. Gin. Paskudo. Dobra, zwróćmy okiem tutaj za róg. Jaka sytuacja wygląda na czystą. 6 pocisków, 7 pocisków, dobra. Otworzymy tą skrzynię. Fuel cell, okej. Nawet nie pamiętam, do czego to służy. Muszę się dowiedzieć. Hyperreactive fuel source. A cóż to może być? Na miłość boską. Nie wiem. Dobra. Naprawimy to. O cholera, widzę nietoperza, który się tam skrada. Powinniśmy go wykończyć, zanim przystąpimy do dalszej tutaj zabawy fuckera. Mam nadzieję, że mnie niczym nie zarazisz, kolego. Świetnie. Niczym mnie nie zaraził. A cóż to jest? Maintenance Master. Okej, to też jest groźne. Cholera, jesteśmy sparaliżowani. Dobra, kolego. Prawda by się nam przydała lepsza broń niż to, co w tym momencie. Wow! Czy ty właśnie mnie pozbawiłeś sera? To mi się bardzo nie podoba. Zaczyna się robić trudno ludziska, co zdecydowanie dosyć szybko. Aż mi kusi, żeby użyć na nim tego granatu. Co my tutaj zrobimy? Za nami jeszcze jest skorpion, który już się nie może doczekać, żeby wbić nam żądło w plecy. Czy chcę wykorzystać na nim granat? Chyba chcę. Żeby później nie żałować. Trochę to go uszkodziło. Za nami jest strażnik więcej. Rzucimy jeszcze jeden granat. Zobaczcie, jaki on jest twardy. Czy on jeszcze żyje? Nie, on jeszcze żyje, dobra. Teraz się pozbędziemy. O matko, a tu ekipa. Już granatów nie mamy. Teraz dopiero by się granaty przydały. Jeden padł. Teraz się nam amunicja skończy. Jesteśmy wolni. To był naprawdę nieprzyjemny robocik. Następnym razem będziemy już bardziej przygotowani na niebezpieczeństwo, gdy takiego spotkamy. Widzę, że klucz wypadł. Z tego robocika. Klucza nie chcemy podnosić, bo sprawia on, że... Au! Przestań mnie okradać z przedmiotów. Klucz sprawia, że otwieramy wszystkie drzwi. Tego nie chcemy, bo oczywiście expa wtedy nie będziemy mogli zdobyć. Obrócimy się w tą stronę, przeładujemy nasz pistolet. Dobra, te zwłoki zniknęły nagle. Biopod. Zobaczymy, co jest w środku. A właściwie to biopod, jakbyśmy chcieli być dokładni w wymowie. Co to jest? Nawet nie wiem, ale weźmiemy. Zobaczymy, co to robi. To jest znowu jakiś składnik, nie wiem czego. W końcu będziemy musieli zrobić jakiś porządek tutaj w ekwipunku.
O Chryste. Odejdź, paskudo. To coś mnie może zarazić jedynie czymś paskudnym. Co się pozbędziemy tego szybko. Powiem wam, ludziska, że bardzo, bardzo trudne piętro. Ósme piętro, już mamy problemy. Wyobraźcie sobie, co może się dziać na piętrze na przykład... Nie wiem, 30, czyli ostatnim. O, cholera, ten... Zasranie za mną jest. Mam nadzieję, że go szybko wykończymy. Ile tu jest robotów? I oczywiście mnie zaraził skubaniec. Może, że mam... Jak temu zapobiec? Wow. Giń. Dobra, musimy zneutralizować truciznę. Świetnie. No nie mamy trucizny. Wow. Dobra, czy wreszcie będę miał czas, żeby coś tutaj zrobić sensownego? Zobaczmy. Co, jesteśmy w miarę bezpieczni, nic tutaj w okolicy nie ma. Tutaj widzę, że w tym pokoju jest dosyć dużo niebezpieczeństwa. No i później w tym rejonie będziemy musieli być ostrożni, ale... Zobaczmy, co tutaj będziemy mogli zdobyć. Może jakąś nową recepturę? Tak, chyba tak. Zobaczmy, ile mam szans. 96%. Okej. Niestety żadna to receptura nie była. Zobaczymy, co jest w tej lodówce. Kolej chlebek. I ice gems. Ja to wcześniej wziąłem za ice creams. Dobra. Coś cały czas łazi w pobliżu mnie, ale mam nadzieję, że będę miał czas na zhakowanie tego. Pierwsza receptura, którą zdobyliśmy wspólnie, ludziska. Antivenom. Jakie to są składniki potrzebne? Rzućmy okiem. Aha. Serum plus poison gland. Okej. Wiem, że w tym pomieszczeniu jest niewesoło. Light Security Bot Mark II. To może być nieprzyjemne starcie. A tutaj jeszcze się jedna rzecz pęta. Widzę, że jeden mnie zobaczył. Niestety to jest ten gość. Musimy zacząć do niego strzelać. Możesz coś pudłować, panie inżynierze? To nie jest moment na takie niedbałe korzystanie. Wow! Chryste... Nie mogę się ruszyć. Użyjmy apteczki. Naprawdę bym wolał nie umierać w tym momencie. Nie mamy wyboru, musimy użyć ciężkiej artylerii w tym momencie. Na tego gościa też. Okej, a ty to w ogóle... Zasługujesz na nic innego, jak tylko na śmierć. O Chryste, a co to jest? A, Mark 1. Nie jest tak groźne, jak to, co spotkaliśmy do tej pory. Zdecydowanie, to nas okrada z przedmiotu, no jak bo go kocham. Przechodzimy broń. Czyli to jest pewne. Te małe, to sterki. Trzeba eliminować również na odległość. Niestety ten gość ucieknie mi. Dobra. Przeznaczę na niego kilka pocisków. Z mojego pistoletu laserowego. Przeładuję broń. 62 pociski do pistoletu nam zostały. Ho, to niedobrze. Gdzie ty uciekasz, kolego? Proszę przestać się przemieszczać. Okej, najwyraźniej jak takiego załatwimy, to nam jego przedmioty, które ukradł, wypadają. Mam nadzieję, że to jest prawda. I słuszne spostrzeżenie. Zobaczymy, co się stanie. O nie! Proszę cię,
to za złodziej? Jeszcze się nam amunicja skończyła. Czy ty będziesz też uciekał z tymi przedmiotami? Zobaczcie na niego, no. Spierdzielił. Mam nadzieję, że nie wróci. Niestety się nie udało tego zhakować. Hej, kolego. Coś mi jeszcze zamierzasz zwędzić? Dawaj. Co, niestety odzyskujemy tylko ostatni przedmiot, który ukradł w takim razie. Dobrze wiedzieć. Wow. Ósme piętro ludziska. Ósme piętro. Nie ma to jak przygody. Zobaczmy, jak wygląda nasza sytuacja w ogóle. Mam bekon, chlebek. Spróbujemy może troszeczkę zorganizować nasz ekwipunek tutaj. Po tej stronie damy broń. Gdzie jest nasz pistolet laserowy? Tutaj jesteś, okej. Okay. Przełożymy również nasz łom tam. Okej. Okay. Pod spodem będzie amunicja. Wiem, że to nie jest zapewne interesujące, zabójcze do oglądania, ale musimy to zrobić. Środki medyczne będziemy mieli w tym rejonie. Okej. Okay. Antybiotyki. Antyciała. To jest składnik, to nie jest środek medyczny niestety. Energy cell to jest amunicja. O, to też jest do leczenia. To jest znowu składnik. To mamy też do leczenia. Co chcę mieć? Gdzie indziej. Wow, to będzie ciężkie do uporządkowania wszystko. Znowu jest składnik. Zestaw kluczy, to znam tutaj, to przeniesiemy w to miejsce, to też, ok, świetnie, co to jest, ok, to też jest zestaw medyczny, to na razie tutaj. Okej. To jest też składnik, tu mamy jedzenia więcej. Są części do działa, do armaty. W tym rogu będziemy mieli składniki do konstruowania różnych bajerów w takim razie. O Chryste, telefon. Okej, dokończę resztę porządków sam, więc możemy kontynuować. Tutaj ustawiłem broń i amunicję, tutaj taki sprzęt różnego jakiego użytku, tutaj mamy środki medyczne i żarcie, tutaj mamy więcej sprzętu różnego jakiego użytku, a tutaj są składniki do budowania różnych pierdółek, więc jesteśmy gotowi dalej na działanie. Jak ja nienawidzę telefonów. To jest najgorsze urządzenie, jakie człowiek mógł wymyślić, moim zdaniem. Dobra. Oczywiście, że pusty pokój. W ogóle mamy problem z życiem i z jedzeniem powoli. Nie za bardzo uśmiecha mi się odpoczywanie, bo to oczywiście z żeratury, tym samym jedzeniem. A właściwie zjemy tą kanapkę. To nie zaszkodzi. Jesteśmy przygotowani do walki? Tak. Dobra, zobaczmy, co jest w tym pokoju najpierw. Okej, pokój pusty. Wow, co to za dźwięk? Musi być coś dużego. Co to może być? Zaczynam się martwić. Tu mam stację medyczną, więc może odzyskamy nasze punkty życia. Coś jest za nami. O, shit. Dobra, niedobrze. Użyj tego, tak. Dobra, co mnie śledzi? Wow. Cóż
tym, czym ty jesteś. I coś straciłem w pułapce, której nawet nie zauważyłem. Wolałbym, żebyś tu podszedł do mnie. Jesteś za mną już? Jeszcze nie. Chyba go odstraszyliśmy trochę, ale zdecydowanie ten robocik nie wyglądał na przyjaznego i jeszcze w dodatku się leczy. Fuck. Panie robociku, czy ja przejdę przez to i mi się nie zostanie? Tak, dobra, gdzie jest ten robot? Gdzie on uciekł? Dobra, wraz do tego pomieszczenia. Musimy go dorwać, zanim się wyleczy całkowicie. Chodź tu. O kurde, gdzie on jest? O, tam się schował teraz, skubaniec. Tyle życia nasz kosztowałeś. Wow, wow, wow. Okej, okay, samą porę na level up. Ledwo przeżyliśmy to starcie. O, dobra. Finezja. Myślę, że powinniśmy rozważyć level upowanie naszej siły, żeby więcej punktów życia mieć. Wow. To nie było miłe. Nie było miłe. Dobra. Zwiększymy naszą umiejętność odnajdywania przedmiotów. Ulepszymy umiejętność korzystania z pistoletów, elektronikę, mechanikę, komputery. Łamanie zamków. Rozszyfrowywanie. I nóż. Jeszcze mam punkty. Cztery punkty. Okej. Okay. Zostawię je może na przyszłość. Mam nadzieję, że to jest dobry wybór. Co to wypadło z niego? Combat procesor? To jest składnik. Okej, okay, to musi być coś dobrego. Więc przykro mi, ale nie wiem do czego bym mógł to użyć. Nie mam receptury. No trudno. Wow, to było naprawdę nieprzyjemne starcie z tym gościem. Tutaj była pułapka. Przynajmniej już wiemy co robi. Jeszcze jeden przedmiot losowy. Ty jesteś Mark 2 czy Mark 1? Jesteś Mark 1. Okej. Okay. Tobie. Nie chciałem użyć tego pistoletu. Gro. Kończymy te pijawy. Świetnie. Część elektronicznej i amunicja do pistoletu. Fajnie, fajnie. Wow. Zaczynają się problemy ludziska. Zobaczymy, czy coś na tym piętrze zdobędziemy sensownego. Fuel Cell i Energy Cell. To jest zdecydowanie dobre znalezisko. Mam cztery energetyczne już magazynki, że tak nazwę. Użyjmy tutaj naszego zestawu wytrychów. I czy to się opłaciło? Cóż to za wymyślna rzecz. Ayama jakaś. Zapewne jest to broń... której nie będę mógł korzystać, z której nie będę mógł korzystać ze względu na moją rasę ludzką, ale zobaczymy. Jakie to ma statystyki? Ta. Niezła broń. Ale nie dla nas. Więc ją wywalę. Mógłbym ją schować do skrzyni, ale... wydaje mi się, to stratą czasu w tym momencie. Dobra, zobaczymy, co jest w tej skrzyni. Okej, okay, więcej amunicji do pistoletu, to jest mówiąc, że coś, czego potrzebowaliśmy. Mamy 105 pocisków teraz. Jak widzicie, zaczyna nam brakować wszystkiego powoli. Bardziej jestem zły na to, że troszeczkę tam sytuację spieprzyłem z tym robotem i dałem mu się uszkodzić nieraz. Wow, pułapka tutaj była. Raz wlazłem taką pułapkę teleportującą, która mnie przeteleportowała dwa piętra niżej. To nie było miłe doświadczenie. Okej, okay, zobaczymy. No nie. Mam pH dzisiaj. Zobaczymy, co możemy zrobić w tym medbaju.
Okej. Body trapped. Zejdźmy na dół. Piętro 9. Shadowbat. Ten koleś, o ile dobrze pamiętam, wysysa energię psi, więc nie jest dla nas groźny. Możesz zginąć, dziękuję. Zobaczymy na sensorze ruchu, jak wygląda piętro. Tutaj w pobliżu coś nas jest. Zaraz w pokoju obok też dosyć dużo ich. Jeszcze na korytarzu coś się tutaj szwenda. Jesteśmy gotowi do walki? Jesteśmy. Dobra, to jest szczur. Pytanie, czy nas zauważył? Panie. Zobaczmy, co jest tutaj. Darts. Rzutki, wow. Przypuszczałem, że coś takiego jak rzutki znajdę. Pójdziemy w tą stronę najpierw. Najpierw pójdziemy w prawo. Czy to jest pułapka? Tak, która niszczy przypadkowy przedmiot. Nie chcę jej ruszać. To wysysa energię psi. Zbierzemy te drzwi. Dobra, to w takim razie musimy i tak skorzystać z tego wyjścia. Co my tu mamy? No to też. Pana możemy już nożem wykończyć. Z panem mieliśmy czynienia nieraz. Okej. Okay. Mam szczura. Dobra, to piętro nie jest takie złe. Na razie. Znaczy to piętro nie jest takie złe na razie. I kolejny to też. Świetnie. Zobaczmy, co tutaj się stanie, jak to zhakujemy. Błagam cię, nie zaraź mnie niczym. Doceniłbym taką sytuację. 64%. Użyjmy tutaj wsparcia. O ty, Mendo. Właśnie straciłem przez ciebie. Ach, nienawidzę się. Czy ta choroba się będzie pogarszała, czy nie? Hej. Hive worker. Ciebie chcę raczej uważać, co? Okej. Okay. Nasza choroba została wyleczona. Więc spróbujmy. Próba numer 2 zahakowania tego. Może tym razem nam nic nie przeszkodzi. Właściwie to naprawienia tego. I teraz spróbujmy odzyskać dane. Gdzie 80% szans. Znowu niestety to nie była żadna receptura. Użyjemy tego na nożu i go naprawimy. Bosko. Możemy iść dalej. To nie jest pułapka, to nie jest pułapka. O, nasze ukochane pijaweczki. Chodźcie do mnie. No, mam nadzieję, że wam się spodobała wizyta w tym pokoju. Polecamy się na przyszłość. Dobra. Przejdźmy się tym korytarzem w takim razie. Okej. Okay. Ty, robociku. Giniesz. Coś dużego tu jest w pobliżu. O, nasz znajomy. Pranoc. Dobranoc panu. Żeby pan nie zaraził, broń Boże, czymś paskudnym. O, dobra. Przynajmniej już takich dużych potrafimy zabijać. Dużo amunicji do pistoletu. Na gusta. Co prawda ten pistolet zaczyna już być coraz mniej przydatny, a na pewno coraz mniej skuteczny. Przydałby się jakiś upgrade. Nie większa broń. Kolejna pułapka. Okej, okay, coś mnie wykryło. Coś tam musi być większego.
Okej. Okay. Tylko co. Uuu, tu możemy pancerz znaleźć, że nasz pancerz jest całkiem. Okej, okay. Light Security Bot Mark 1. Wykończymy pana. Co musisz naprawić? Ken, jesteśmy w połowie wytrzymałości naszego pancerza. Nie jest tak źle. Przełożyłem pistolet i mam kolejną pułapkę. Niestety z nieznanym efektem jeszcze. Zanim się zajmę otwieraniem tych tutaj skrzyń i tak dalej, chcę się upewnić, że nie ma tutaj nic w okolicy groźnego, co by nam mogło przerwać. Niestety biurko było puste. Otworzymy drzwi, ale nie będziemy przed nim przechodzić oczywiście. Mam nadzieję, że to zapamiętam o tym. Och, oczywiście, że musiałeś mnie, kurczę, zatruć. To leczy tylko chorobę. Czyli nam zostało tylko jedno do leczenia trucizny, ale to jest drugi poziom. Dobra, musimy użyć tego. Czy ja właśnie użyłem... O, wpytę. Nie wierzę w to. Coś słyszyłem. Gigantyczna mitochondria. Okej. Okay. Co to wypadło? Armor Biomod White. Okej. Okay. Czy ja mogę to jakoś zidentyfikować? Regenerator. Ouu. Co zrobiłem w tym momencie, to użyłem tego do zidentyfikowania, co to robi. I okazuje się, że to by jest niezły sprzęcior. Odblokowano osiągnięcie Bad as Lead, cokolwiek to znaczy. Więc teraz nasz pancerz powinien sprawiać, że co turę będziemy się leczyć? Czy coś? Nie wiem. Muszę się przyjrzeć temu. Zaraz to zrobię, dowiem się co tu... tak! Pięknie. Bardzo się cieszę z tego, co się właśnie stało. Chyba nam wypada nowa zabaweczka. To nawet duże zalezisko, co to jest. Karabin laserowy. Ludziska. Fuck yeah. Co możemy zrobić? Musimy się czegoś pozbyć. A dużo szmelcu mam przy sobie. Cholera. Co by mi nie było potrzebne, tak naprawdę potrzebne, z tych wszystkich przedmiotów. Więc szczerze to nie wiem. Musimy mieć amunicję do tego karabinu nowego. Być może ten ser zjemy. Świetnie. No szczerze wątpię, żebyśmy jakikolwiek z tych składników skorzystali, ale jest cień szansy. Easy Cooker. Jest to dosyć przydatna zabaweczka. Co robią te przedmioty? Nie, to musimy zostawić. To pomaga nam w naprawie i tak dalej. Okej, okay, to są strzałki do jakiejś broni.
Nie potrzebuję miejsca. Aż cztery kratki musimy zwolnić. To na pewno chcę zostawić. Shell casings. Przypuszczam, że to nam może posłużyć do zbudowania jakiejś amunicji. Mam części do stworzenia działa. Myślę, że to się nam nigdy nie uda. Nie na tym etapie rozgrywki. Za mało mamy. Ale za mało mamy składników. Receptur właściwie odkrytych. Zjemy to. Wow, ten dźwięk mi się nie podoba bardzo. Musimy jeszcze jednej rzeczy się pozbyć. Zjemy to. Może to był składnik do jakiejś potrawy. Musimy się tego pozbyć. I teraz powinniśmy mieć miejsce na to. Energy backpack. Ok. Więc teraz mamy nasz laserowy karabin. Przesuniemy to wszystko w tą stronę. Ok. Zobaczymy. Ile mam do niego amunicji? 60 pocisków. Co ty używasz, panie karabinie? Info. Energy backpack. Ok. Czyli mamy takie dwa. Jak się robi energy backpacki? Pewnie tego się nie dowiemy na tej postaci. To będzie nasza broń do zabijania jakichś wielkich potworów, zdecydowanie. O, dosyć dużo szczęścia mam. Szła amunicja do pistoletu, świetnie. Użyjmy naszego... Wow, to jest bardzo duże piętro. Coś jest w pokoju obok nas. Pan wirus. Panem nie za bardzo chcę mieć do czynienia. 240 pocisku do pistoletu mamy. Całkiem spoko ilość. Dobra, teraz badamy dół. Ok, zwariowany człowiek. Oni mają w zwyczaju rzucać do mnie granatami. O! Właśnie tak, teraz. 300 expo dostanę. Tylko jeden cenny strzał, niestety. Wow. Odejdź. Wiem, że zabolisz mnie, więc nie chcę tego poczuć. Czy to jest stacja do naprawiania? O mój Boże, tu może być adaptoid gdzieś. Okej, okay, laboratorium. Laboratorium. Oczywiście nic sensownego tutaj nie zrobię. Ok. Dwa razy po 16 expo to nam dało. Ok, szczurek. Szczurkiem to sobie poradzimy, kozikiem. Jak zwykle. Matko, tylko nie ty, złodzieju mały. Okej, co to jest? Więcej amunicji do pistoletu, na której już też nie mam miejsca. Wrzucimy te ząbki. W takim razie. Tak, okej, okay, to jest amunicja do pistoletu, świetnie. O, prawda, gro? Jesteś brutalna czasami. Zobaczmy, na tym biurku co jest. Tam był chyba niecupecz, który rozsiewa zarazę. Tutaj nic nie było. Spróbuję naprawić to. Ała! Zaczynam mieć PA. Jeżeli chodzi o losowanie tutaj. 70 parę procent i porażka i tak. W tym momencie jestem
zesperowany na to, żeby mieć jak najwięcej jedzenia, nawet jeżeli jest zgniłe, bo liczę na to, że w końcu znajdziemy jakąś stację, która nam pozwoli... Wow. Panowie mogą sobie odejść ode mnie i nie chcę zostać napromieniowany. Ilość radiacji mnie bardzo martwi. Okej, nie jesteśmy na szczęście napromieniowani. Już myślałem. Nie wiem nawet jak z takim problemem jak być napromieniowanym mielibyśmy sobie poradzić. Wiecie co? Przetestujmy tego gościa. Jak bardzo jest niebezpieczny. A, to jest ten duszący skubaniec. Okej, może on nie był taki niebezpieczny jak myślałem. Za to ty zdecydowanie jesteś. Jeszcze coś się tutaj kręci w koło. Gdzieś. Wow. Okej, piętro 9. Skąd mnie przeniosło? Nie wiem, ale tu mamy duży problem. Wow, ta broń jest zdecydowanie mocna. Mówiąc szczerze, taki robot by mógł nas zabić. W tym momencie mam bardzo mało życia. Czy ja to rozwaliłem właśnie? Aha, moja postać została szału. Czy coś tu się dzieje, o czym powinienem wiedzieć, gro? Nawet nie ruszam myszki. Wow. Okej, okay, prawie mnie załatwiły takie dwa. Najwyraźniej one wprowadzają w naszej postaci szał. Nasz pancerz jest w stanie krytycznym. No ładnie. Ładnie. Okej, okay, używanie noża. Odnajdywanie przedmiotów. Pistolet. To... I standard. Nawet mogę to zrobić świetnie. Czy ja mogę jakoś nasz pancerz naprawić? Ile on ma punktów życia? 10,4. Polymer Infuser. Use. Okej. Okay. Dobrze. Pancerz naprawiony. Amen. Wow, to była naprawdę niebezpieczna sytuacja. Okej, okay, ale żyjemy. Przynajmniej tyle. I znaleźliśmy chyba zejście na dół. Więc dobra nasza, właściwie rzecz biorąc. Tutaj moglibyśmy coś upichcić. I wygląda to, że... Jest tutaj pusto. Spróbujmy to naprawić. 59% szans. Mówię, żeby nam się to powodło. A jednak. Okej, teraz możemy naładować nasz sprzęt. Możemy tylko jedną rzecz naładować. Tutaj mam dwa skany. Naładujemy nasz wytrzymywacz ruchu. Czy ja mogę coś zrobić? Nie mogę ani tego. Właściwie to nic nie mogę. Jak zwykle. Dzięki, gro. Aż mnie kusi, żeby tą kuchenkę przenośną wywalić, bo na cóż ona nam, skoro i tak nie mamy z czego zrobić jakieś potrawy. Zajmuje bardzo dużo miejsca. Ale pytanie jest, skąd mnie gra przeniosła tutaj? Chyba z tego pomieszczenia. Ale głowy sobie uciąć nie dam. Znowu pułapka. O, pan szczurek. Zabłądził chyba na tym piętrze. Dobra.
Złodziej. Złodziejów nie lubimy. I właśnie mi coś zwędził. Co za... Dziadostwo małe. Jeszcze dodatkowo antybiotyki mi chciał zaprosić, no. Po prostu... Bardzo nieładnie. Bardzo nieładnie. Okej, to jest pułapka w drzwiach. Nie chcemy mieć z nią do czynienia. Boczek. Kosmiczny boczek. I więcej żarcia. Którego nie mam niestety miejsca w plecaku. Wrzucimy to. Dobra. Czy ja wreszcie pomieszczeń tutaj na dole byłem? Tak. Dobra. To co nam pozostało? Zobaczmy. Okej. Tutaj mam dwa roboty i to w tyle. Czyli kolejne piętro oczyszczone przez nas zostało. Wow, to było zdecydowanie najtrudniejsze chyba do tej pory. W pewnym momencie było gorąco. Naprawdę. Chociaż jeszcze chyba za wcześnie świętujemy. Dobra. Tam będzie dużo robotów. Mam nadzieję, że tylko nie będą to roboty wysoko po... Co to jest? Wow, pierwszy raz coś takiego spotykam. Okej. Au. Au. To mi się nie podoba. Dobra, zaczyna być niedobrze. Ci mnie zaczną okradać. O, nie! Jak mogłeś mi to okraść? O Boże. Ktoś... Och. Jeszcze spudłowałeś? O Boże. Kro... Przestań mnie trollować. Wow! Wow, co tu się dzieje? No nie, to jest przegięcie. Oddawaj. Fuck. Boże. To jest najgorsze przekleństwo. To jest największe przekleństwo, jakie widziałem w tej grze. Małe robociki, złodzieje. Wow. Przez nie wszystko stracimy. Dobra. Możesz trafić. Stary, traf, to nie jest. Chyba nadzwyczajnie trudny. Okej, właśnie się napieprzamy nożem z robotem. Jeszcze jeden złodziej tu przyjdzie. Ja zostanę za świra. O Boże. Nie, to się nie dzieje. Wow. Gra mnie strollowała jak nigdy w życiu do tej pory. Potraciłem bardzo dużo rzeczy, w tym i pistolet laserowy. O, kuźni. O, to było bolesne. To było bolesne. To było bardzo bolesne.
Jak mogłaś mi to rozrobić? Czy mi się wydaje, czy te roboty są produkowane masowo? Po prostu? Okej, okay, tak jest w rzeczy samej. Jest najgorszym użytkownikiem splów laserowych, jakich w życiu widziałem. Jesteśmy okradzieni z połowy przedmiotów. Przynajmniej miejsce w ekwipunku nie będzie problemem. Masz problem jakiś? Zostawmy mi gościa z takiego gościa. Musimy to wyłączyć, zanim przyjdą kolejne. Mam nadzieję, że coś dostaniemy dobrego. Nóż. Okej. Penetracja 30, 20, jest to lepszy nóż. Niż ten, którego używaliśmy do tej pory, ale co z tego, skoro... straciłem tyle dobrych przedmiotów. Na pewno lepszy? 30... 5 obrażeń, 5 obrażeń. Celność 40, celność 40. Penetracja 30, no dobra. W tym pomieszczeniu możliwe, że straciliśmy szansę na dojście daleko tą postacią, jak mi się wydaje. No ale nic. Trudno. Jeszcze dodatkowo jesteśmy głodni i potraciliśmy dużą ilość jedzenia. To jest pewne. Zjemy trochę tego. Co tutaj mamy? I co? Chyba nam nic innego nie pozostaje, jak tylko wyruszenie niżej. Ale to chyba zostawimy następny raz, bo ja muszę odreagować psychicznie po tym, co się stało tutaj. To było coś... coś dobrego. Zdecydowanie. Było coś bolesnego. Nigdy takiego pomieszczenia nie spotkałem. Mam nadzieję, że już nigdy nie spotkam. Właściwie to mogę zabrać teraz rzeczy, na które wcześniej nie miałem miejsca. Okej, ludziska. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mi się nie podobało, bo kurczę... tak, to, ten odcinek to była ciężka przeprawa. Ale następnym razem mam nadzieję, że będzie lepiej. Trzymajcie się.